Przed nami zadanie z naszego portalu, więc zachęcam, żeby przerwać oglądanie tego filmu i jak zwykle spróbować samodzielnie to zadanie rozwiązać. Dobrze, więc ja tutaj je skopiowałem. Zobaczmy. Jakie jest nachylenie prostej, do której należą te punkty? No i tu mamy wpisać to nachylenie, nieprzetłumaczone jeszcze widzę jest. Slope to jest po angielsku nachylenie. No dobrze, w każdym razie tu mamy obliczyć to nachylenie. Co to jest nachylenie? Więc to jest współczynnik, inaczej to jest współczynnik kierunkowy prostej. I jeżeli mamy punkty, które leżą na prostej, to nachylenie to jest, powiedzmy, takim wzorem można to opisać, to jest delta y przez delta x. Albo inaczej, wybieramy na prostej dwa punkty, nazwijmy je x2, ich współrzędne są x2 i x1 i liczymy taki iloraz y2 minus y1 podzielone przez x2 minus x1. No i to może szybciutko przypomnijmy, jak mamy prostą w układzie współrzędnych, prawda, mamy taką prostą, to co, wybieramy na niej dwa punkty, one mają swoje współrzędne x1, x2, y1, y2 i co? I różnica y-ów to jest tutaj, czyli dzielimy to przez różnicę x-ów, czyli to, prawda? No i widzimy, że tutaj mamy taki trójkąt prostokątny powstaje, no i to jest nam odpowiednia, te wszystkie trójkąty są podobne, prawda? Wobec tego, jak zawsze narysujemy, jak wybierzemy jakieś inne punkty, to dostaniemy trójkąt podobny, no i w trójkącie podobnym, w trójkątach podobnych stosunki odpowiednich boków są takie same. Wobec tego rzeczywiście to nie zależy od tego, które dwa punkty na prostej wybierzemy. No i tutaj mamy tabelkę, w której mamy podane te x i odpowiadające im y. No więc trzeba wybrać jakieś dwa, powiedzmy, że wybierzmy sobie, to będzie nasz pierwszy, może kolor trzeba by zmienić, to będzie nasz pierwszy punkt, a to będzie nasz drugi punkt. Tak? Czyli mamy x1 równe 14, x2 równe 15 i y1 równe 6, a y2 równe 1. Czyli liczymy tutaj, czyli mamy tak, delta y przez delta x, czyli to jest y2, czyli 1 minus 6 podzielone przez x2 minus x1, czyli 15 minus 14, czyli to jest co? Minus 5 podzielone przez 1, czyli to jest minus 5. Czyli tutaj nachylenie tej prostej jest minus 5. No, jeżeli nie wierzymy, że to jest prosta, to właśnie moglibyśmy sprawdzić jeszcze inne punkty i to nie powinno zależeć, od które dwa punkty wybierzemy. Może zróbmy szybciutko jeszcze, wybierzmy sobie na przykład wybierzmy jeszcze te dwa punkty i zachęcam się, żeby sprawdzić, że dla innych wyborów też jest, czyli naprawdę te punkty leżą na prostej. Czyli może zróbmy tak. Czyli x1 równe 16, y1 równe minus 4, x2 równe 13, a y2 równe 11. I teraz mamy delta y przez delta x. To jest co? 11, to jest y2 minus 4 podzielone przez x2, czyli 13 minus x1, czyli 16. Czyli to jest 11 plus 4, czyli 15 podzielone przez 13 minus 6, czyli minus 3 i rzeczywiście to jest minus 5. Dobrze, no to sprawdźmy jeszcze może odpowiedź, czyli to nachylenie tej prostej jest minus 5. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.